Dzisiaj naszym gościem jest Mateusz Wesołowski, strażak z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku-Pomorskim. Strażak, pasjonat sportów wyczynowych, sportów siłowych, a także piłkarz lokalnego klubu, klub piłkarski Drawsko-Pomorskie. Zanim przejdziemy do tych sukcesów, do tego medalu, który tutaj widzimy i do tych ostatnich sukcesów z Polski i z Europy, powiedz, jak się zaczęła twoja przygoda tutaj ze strażą pożarną. Moja przygoda z Państwową Strażą Pożarną rozpoczęła się dosyć bardzo, bardzo dawno. Mój tata był strażakiem Państwowej Straży Pożarnej, czyli praktycznie tą komendę znam od małego. Później zrodził się pomysł pójścia na szkołę aspirantów, na którą dostałem się za drugim razem. Po prostu za pierwszym razem tam troszeczkę zabrakło. Dostałem się na tą szkołę aspirantów. 2 lata w Poznaniu spędzone. Byłem skoszarowany, po prostu szkoła na tym polega, że 2 lata się uczymy, jesteśmy skoszarowani, mamy służby na podziale i po 2 latach trafiłem do Drawskiej Komendy. Ciężko było na początku to się zaaklimatyzować, czy jednak no, te więzi rodzinne, korzenie pomogły temu, że znasz to miejsce bardzo dobrze? Znaczy, miejsce znam bardzo dobrze, ludzi, większość w sumie też. Myślę, że z aklimatyzacją nie było problemu. Jestem już tutaj 4 lata i wydaje mi się, że jest bardzo dobrze. Pamiętasz swój pierwszy wyjazd do akcji? Oczywiście. I co to było? To było potrącenie pani na pasach. Udało się wtedy pomóc tej pani? Oczywiście. Wtedy to było lato, bardzo gorące lato. Pani została potrącona na pasach w centrum Poznania. Byłem wtedy na praktykach na JRG7. A wracając do tych startów, do tego medalu, który tutaj leży, to nie był twój pierwszy start, to już masz ze sobą kilka startów w takich zawodach. Skąd pomysł, żeby właśnie startować w tych zawodach? Dokładnie, to nie był już mój pierwszy start. Pomysł w sumie zrodził się, kiedy do naszej komendy trafił kolega ze Szczecina. On już w tym uczestniczył dosyć długo, bo 2-3 lata. My w sumie nie wiedzieliśmy o tym sporcie nic. Przyszedł tutaj, można tak powiedzieć, że nas zaszczepił tym sportem. Później sam zrezygnował, a my to ciągniemy do dzisiaj. I na czym polega ten sport? Myślę, że to jest przedstawienie takiej pracy strażaka, bo ponieważ wbiegamy na trzecie piętro z wężem, później wciągamy także wąż, zbiegamy po schodach, jest imitacja wyłamywania drzwi na maszynie, która się nazywa Kaiser. Następnie biegniemy slalom, ciągniemy linię wężową, także nasza codzienna praca się w tym ujawnia. Następnie ewakuujemy 80-kilowego manekina, który emituje człowieka, którego byśmy wyciągali z pożaru. I w jakich zawodach ostatnio brałeś udział? Ostatnio brałem udział w Mistrzostwach Polski oraz Mistrzostwach Europy, w których akurat udało się coś zdobyć. Zdobyliśmy Mistrzostwo Polski wraz z naszą sztafetą. Oraz tą samą sztafetą wystąpiliśmy w Mistrzostwach Europy i tam również udało się wygrać. Ile drużyn zapisało się do takich turniejów? Zależy od rangi. Oczywiście byliśmy też na zawodach w Niemczech, na których było około 50-60 drużyn. Akurat tutaj na Mistrzostwach Europy wystąpiło ponad 40 drużyn, z których 16 przeszło kwalifikacje i następnie w drabince walczyliśmy o złoto. I to złoto udało się wygrać. Tak jest. A jak trzeba się przygotować do takich zawodów? Jak wygląda twój trening? Jak ty się przygotowujesz? No jest, nie ukrywam, bardzo ciężko, bo po prostu nie mam specjalistycznego sprzętu do ćwiczeń. Po prostu ja imituję praktycznie wszystkie czynności, które są tam na zawodach. Ciągam opony, wciągam ciężarki na linach, wbiegam po schodach u siebie na klatce, co denerwuje troszeczkę moich sąsiadów. Jest ciężko, ale jakoś dajemy radę. W Drawsku nie ma wieżowców, są niskie bloki. Ile musisz takich wbiegnięć pokonać? No, przeważnie wykonuję to 4-5 razy tak na jedną jednostkę treningową.
No wiadomo, to jest mało, ale nie chcę denerwować moich sąsiadów więcej, żeby po prostu nie było problemów. Kiedyś na zawody i podchodzić do takiej ciężkiej przeszkody, to co myślisz, że trzeba dać radę, czy jednak masz jakieś obawy, że nie dasz rady? Znaczy, już w sumie dobrze wiem, co mnie czeka na takich zawodach. Wiem, że to jest ciężkie. Wiem, że później będę potocznie umierał, ale satysfakcja jest duża. Masz jakąś specjalną dietę, czy po prostu tylko treningi siłowe? Przede wszystkim treningi siłowe. No wiadomo, też pilnuję tego, co jem, ale nie jest to jakaś tam szczególna dieta. Oprócz tego grasz też w klubie tutaj piłkarskim. To pomaga? To wzmacnia twoją wydolność? Na pewno treningi piłkarskie, zarówno mecze, zwiększają wydolność fizyczną i wydaje mi się, że to bardzo pomaga w moim sporcie. Jak przywodzisz taki medal z zawodów, z tak prestiżowych zawodów, to tutaj komenda jest dumna z ciebie? Myślę, że tak. Myślę, że koledzy są dumni, są gratulacje od komendantów, od kolegów. Jest to jakieś tam reprezentowanie komendy na świecie, w Europie. I myślę, że koledzy są dumni. Żeby wziąć udział w takich zawodach, no to nie jest to łatwe. Trzeba też swoje środki finansowe włożyć. Masz jakichś sponsorów? Dokładnie. No z tym jest troszkę słabo, że tak powiem. No praktycznie każdy wyjazd sponsoruje ze swojej kieszeni. Udaje się nieraz podłączyć do chłopaków z innych komend, no ale środki finansowe przeważnie są moje. Czyli jakby był jakiś sponsor, to może się do ciebie zgłosić. Jak najbardziej. Żadne, mówię, żadne środki finansowe nie zostaną przeznaczone na jakieś głupoty, tylko po prostu moje przygotowania i ciężka praca, którą mam nadzieję, że zaprezentuje się jak najlepiej na świecie. A jak jesteś na zawodach i jesteś już na granicy swojej wytrzymałości, to jak sobie z tym radzisz? Jeszcze się nie zdarzyło, żebym schodził z tego świata. No wiadomo, bywa trudno, ale myślę sobie, że trzeba dać radę i po prostu jedziemy dalej. Jak słyszysz dzwonek tutaj w komendzie, to myślisz o kolejny mój trening, tak? Czy jakoś inaczej do tego podchodzisz? Nie, zupełnie inaczej. Po prostu trening jest treningiem, a jak jest dzwonek i jest prawdziwa akcja, zdarzenie, no to po prostu jedziemy, pomagamy. Jak najlepiej umiemy, potrafimy. I myślę, że przynosi to pozytywne skutki. Prawdziwa akcja, prawdziwe zdarzenia. Jaka była twoja najtrudniejsza akcja tutaj w ciągu pracy w komendzie? Najtrudniejsza akcja to był chyba pożar tutaj na ulicy Dworcowej. Był to chyba rok 2016, o ile dobrze pamiętam. Ciężkie zdarzenie, dosyć traumatyczne, ale myślę, że jakoś sobie z tym poradziliśmy. Jak jedziesz do akcji, to masz obawy przed tym, co się wydarzy, czy po prostu jedziesz i robisz swoją robotę? No na pewno są jakieś obawy, co może się wydarzyć, ale staram się jechać, wykonać swoją pracę jak najlepiej i wrócić do jednostki, do rodziny. A co jest najbardziej emocjonującego w pracy strażaka? Najbardziej emocjonujące w pracy strażaka, co to może być? No, myślę, że właśnie te zdarzenia, do których jedziemy, nie wiemy co tam się dzieje, co może się wydarzyć. I myślę, że to jest takie najbardziej emocjonujące. Dla mnie najbardziej emocjonujące teraz jest, czy zadzwoni ten dzwonek i zobaczę, jak wyskoczysz z tego fotela, czy nie. Miejmy nadzieję, że nie, bo ponieważ każde nasze zdarzenie to jest jakaś tam trauma ludzka, jakaś szkoda. Oby tych zdarzeń było jak najmniej. Wiadomo, wtedy, w tym czasie, jak nie mamy wyjazdów, szkolimy się, także to nie jest takie, że nic nie robimy. Wiadomo, im więcej szkoleń, tym lepiej możemy udzielać pomocy. Jakie masz plany na najbliższą przyszłość odnośnie właśnie startów w takich zawodach? No, powiem tak. Moim marzeniem jest wystąpienie na Mistrzostwach Świata, które są co roku w Ameryce. Wiadomo, jest to ogromny koszt, ogromne przygotowania, także żeby tam pojechać, trzeba się bardzo dobrze przygotować i wydać duże, duże pieniądze. Mamy w zamyśle wystartowanie tam z naszą drużyną, no ale co wyjdzie, to zobaczymy.
Staramy się pozyskać właśnie sponsorów, którzy nam w tym wyjeździe pomogą. Najbliższe starty na pewno już w następnym roku, dopiero w maju. Rozpoczyna się sezon, który będzie trwał do września, października. Na pewno Mistrzostwa Polski i na pewno Mistrzostwa Europy, które będą za rok w Hanowerze. Myślę, że tyle. Masz w domu już wystawę medali? Jakaś tam kolekcja się tworzy, ale jeszcze nie masz aż bardzo dużo tych medali. Wiadomo, kilka fajnych zawodów udało się zaliczyć, kilka wygrać, zdobyć coś fajnego, ale żeby to była jakaś tam wielka wystawa, to nie. Praca w straży, zawody, piłka nożna, treningi, a czas dla rodziny jest? Jest, właśnie. Będąc na zawodach, troszeczkę poruszyliśmy taką kwestię z kolegami tych naszych rodzin. Troszkę się pośmieliśmy, co nasze żony na te nasze wyjazdy. Myślę, że jest czas dla rodziny. Myślę, że jakoś to da się pogodzić. Wiadomo, bywa ciężko, bo jeszcze do tego uczę się w Szkole Głównej Służby Pożarniczej, także to są też wyjazdy, praktycznie od czwartku do niedzieli, co 2 tygodnie. Także jest ciężko, ale myślę, że jakoś daję radę. A w szkole ciężko jest w Warszawie? Bywa ciężko, nie ukrywam tego. Na szczęście jest to już mój ostatni rok w Warszawie, w Szkole Głównej Służby Pożarniczej. Mam nadzieję, że uda się zdobyć tytuł inżyniera. No i skończyć tą szkołę ze stopniem oficerskim. Dziękuję bardzo. Mateusz Wesołowski, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej. Mateusz był dzisiaj naszym gościem. I również dziękuję za wywiad. Chciałbym pozdrowić moją żonę. Oczywiście z tą kwestią, o której rozmawialiśmy. Bardzo jej dziękuję, ponieważ wiem, że te moje wyjazdy to sprawiają to, że duża część obowiązków spada na jej głowę. Także dziękuję Ci, kochanie. Dziękuję za wywiad. Dzięki bardzo.